Jaworznicka Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej otrzymała zgłoszenie o pożarze kilku samochodów osobowych zaparkowanych przy ulicy Piłsudskiego na Podłężu. Na miejscu w sobotę 16 kwietnia przed godziną 11 interweniowały 3 zastępy Straży Pożarnej. Jak poinformował oficer prasowy KMPSP Marcin Ziemiański, na miejscu przez ponad godzinę 10 ratowników zabezpieczało teren i gasiło pożar, w wyniku którego doszczętnie spaliły się 2 samochody, a kilka obok zostało uszkodzonych.